Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w nieco innym miejscu, chyba już Państwo też rozpoznają. Jesteśmy wraz z szefową Polskich Heliosów, panią Janną Domagałą. Dzień dobry pani Jasiu. Pędzą te wakacje, bo to już przecież 18 dzień lipca, to pierwsze wakacyjne tygodnie poza nami. Gorące, dlatego może troszeczkę, może nie tyle ochłodzimy, co powrócimy dzisiaj w naszych rozmowach do cykli, zwłaszcza do tego, który ja uwielbiam, czyli kulturę dostępną. Obydwoje uwielbiamy, porozmawiać, dlatego że dawno nie było okazji, bo mówiliśmy o zamknięciu poprzedniego cyklu tego projektu. Rozpoczyna się nowy i rozpoczyna się tak naprawdę wakacyjnie, bo kiedy my z Państwem rozmawiamy, to tak naprawdę na ekranach w Opolu rządzi Akademia Pana Kleksa. Ona rozpoczyna właśnie kolejną edycję tego cyklu. Natomiast przed nami bardzo ciekawe projekty, jeśli chodzi o to, co zobaczymy na ekranie. Filmy, o których rozmawialiśmy, chociaż chciałem, żeby pani jednak powiedziała nam o filmie, który zobaczymy już 25 lipca. I będzie to film Jana Jakuba Kolskiego. A jak pamiętam, ile razy w naszych rozmowach się przewija to nazwisko, to tyle razy zawsze są chyba takie kiwki w kinie, wielkie emocje związane z tym reżyserem. Tak, 25 lipca w Kulturze Dostępnej, czyli w czwartek o godzinie 18 w atrakcyjnej cenie biletów, pokazujemy film Jana Jakuba Kolskiego, Wariaci. To jest o tyle fajna propozycja, że tego filmu nie zobaczyliśmy do tej pory w Opolu, więc koniecznie kto jest... No dlatego też na to chciałem zwrócić uwagę. Kto jest fanem twórczości Kolskiego, to zapraszamy. Bo to jest specyficzne kino, to jest takie kino, które ma pełno takich magicznych, fantastycznych odniesień, ale tak naprawdę mówi o tych podstawowych prawdach, o miłości, o przyjaźni. Jak w przypadku tego filmu, o takim odrzuceniu od społeczeństwa przez to, że jest się innym i jak sobie z tym radzimy, bo ta inność czasami jest pozytywna, czasami jest negatywna. W tle mamy walkę o miłość, o zdrowie, o uczucie rodzicielskie. Wszystko właśnie w takiej zwariowanej, magicznej kamerze Kolskiego. I tak naprawdę wydaje mi się, że on w Polsce jedyny takie filmy kręci, gdzie o takich poważnych sprawach próbuje tak troszeczkę łagodniej i powiedzieć, ale chodzi o to, żeby z nami wstrząsnąć, więc ja zapraszam, bardzo lubię to kino Kolskiego i myślę, że warto się w takie inne kino zanurzyć, tym bardziej, że to naprawdę... Tak, zwłaszcza, że co dekadę Kolski potrafi znaleźć rzeczywiście receptę na obraz Polski, bo ciągle o tym mówimy, prawda? Tak jak ona się zmienia, tak i też troszkę zmienia się właśnie w jego obrazowaniu, co jest zawsze bardzo ciekawe. On potrafi idealnie, że tak powiem, postawić tę pieczątkę na tym obrazie tej naszej rzeczywistości, prawda? Tak, ale ma też właśnie to, co ja lubię, że to nie jest takie oczywiste i że tam to nie jest bardzo realistyczne zawsze, chociaż zdarzają mu się też filmy takie do szpiku kości oczywiście realistyczne, ale tak jak w przypadku tych Wariatów, to o tych trudnych takich sprawach polskich z takim lekkim swoim, nie może, że przymrużeniem oka, ale z takim zaczarowaniem tego świata, że nawet jeżeli mówi o takich trudnych sytuacjach, w tym filmie też takie będą, to usiłuje nam to przekazać w taki sposób troszkę ukryty, trochę magiczny, żebyśmy to lepiej przyjęli, bo on chce wstrząsnąć nami, zaczarować nas, ale powiedzieć o tym, co jest ważne, tak jak tutaj to są te relacje damsko-męskie, rodzic, córka i też to, że w naszym świecie czasami naprawdę trudno się odnaleźć i tych innych osób jest bardzo dużo, ale dla każdego należy się szacunek, zrozumienie, nawet jeżeli jest nam, dla nas to trudne, więc Wariaci uważam bardzo ważna propozycja. No i ona nam zakończa idealnie lipiec, tak, prawda? Ale proszę pamiętać, że naprawdę te czwartki do końca sierpnia mamy już zajęte i wracamy z takimi tytułami jak Sami Swoi Początek, Kobieta z bardzo mocne polskie kino, mamy Czerwone Maki, Super Siostry, a kończymy znowu tak familijnie, Za duże na bajki 2. Wszystkie z tych filmów warte są zobaczenia, jeżeli ktoś ich jeszcze nie widział, ale też warte przypomnienia, bo naprawdę cena jest atrakcyjna i ten czwartek polski. Cieszmy się, że go mamy, chodźmy do kina, żeby jak najdłużej z nami został. Skoro pani wspomniała bajki, to troszkę inna filozofia bajki, bo też wspominamy często, że anime ma swoich fanów i być może na wakacje oni też chcieliby zobaczyć coś ciekawego, interesującego. Mówiliśmy o wielkich reżyserach anime przecież i teraz powraca, widzę, też bardzo ciekawy projekt. Znaczy, ogólnie państwo wiecie, że jestem fanką bardzo, jeżeli chodzi o anime, jeżeli chodzi o Studio Ghibli, więc jestem niesamowicie zadowolona, że w pierwszych pokazach poszliśmy krok dalej i kontynuujemy ten projekt w tej takiej pierwotnej wersji i w lipcu zobaczymy jeszcze Narzeczoną dla kota 27 lipca.
bajeczną opowieść o dojrzewaniu młodej kobiety, dziewczyny, przeniesioną do świata kotów. I pomimo tego, że to jest takie fantastyczne i baśniowe, to jednak mówimy o takich ważnych momentach, kiedy nasze dzieci dojrzewają, kiedy muszą sobie poradzić z tymi zmianami, które w nich zachodzą i jak możemy im pomóc. Więc kto jeszcze nie widział, koniecznie, a kto widział, pewnie tak jak ja, zobaczy kolejny raz, bo na dużym ekranie te filmy ogląda się przepięknie. Kończymy ten cykl ze studiem Ghibli 10 sierpnia, Tajemniczy świat Arietty. I wszyscy pamiętamy, przynajmniej większość, a na pewno taki film fabularny o pożyczalskich, czyli o małych ludkach, które się kryją i kradną nam rzeczy i od przyjaźni między nimi a nami. Więc to jest taka wersja ze studia Ghibli, też oczywiście w pięknej kresce. I no, proszę Państwa, no, to kino jest magiczne, świetne dla rodzin, świetne dlatego, żeby pójść zobaczyć, bo zawsze w tych filmach kryje się przesłanie i zawsze naprawdę są pięknie zrobione. No i proszę Państwa, zanim powiemy o jeszcze jednym cyklu, który nas czeka, to przypominamy, że cały czas Państwo mogą do nas pisać na pytanie konkursowe, więc teraz proszę wyczulić swoją uwagę, bo powoli będziemy zmierzać do tego pytania konkursowego, a to dlatego, że rozmawiamy teraz o tym, co będzie na scenie. Tak, to też taki projekt, o którym bardzo często rozmawiamy, bo lubimy i mamy w sierpniu, znaczy końcówka lipca, 31 lipca i potem końcówka sierpnia, dwa punkty bardzo ważne. Na początek, 31 lipca pojawia się na naszych ekranach Blackpink World Tour. To jest K-pop, proszę Państwa. Specyficzna bardzo kultura, muzyka, cały ruch tak jakby pokoleniowy. Tym razem o tyle ciekawe i jestem sama zadziwiona, jak to się frekwencyjnie okaże, bo tym razem mamy żeńską stronę K-popu. Koncert nagrany w Seulu, oczywiście widowisko od A do Z dopięte z teledyskami, z świetną choreografią, z muzyką, więc liczę znowu, że sala będzie pełna kolorowych, przybranych, przygotowanych duchów. No tak, bo mówiliśmy niedawno, prawda, że ten K-pop, koreański fenomen z kolei, prawda, teraz ten K-pop wkracza na dobre, zwłaszcza, że warto sobie zdać sprawę z tego, że to obejmuje chyba, z tego co pamiętam, ogromną liczbę krajów świata, prawda? Jednocześnie, gdzie to jest to wyświetlane, jednocześnie prawda? Jednocześnie w 110 krajach na całym świecie ten koncert nagrany w Seulu zostanie pokazany. I to tylko pokazuje, że to jest bardzo masowa już w tej chwili kultura. Ale ja w Opolu widzę naprawdę liczne grono zagorzałych fanów. I naprawdę to jest to, co mnie cały czas w przypadku K-popu, czy nawet anim, zachwyca, to, że ta społeczność jest bardzo taka hermetyczna, zamknięta, ale oni się świetnie bawią w swoim towarzystwie i manifestują też swoim strojem, zachowaniem, że do tej grupy należą. I to są bardzo pozytywne pokazy filmowe, koncertowe, więc zapraszam już 31 sierpnia będzie można się pojawić. Natomiast postać, o której na koniec Państwu powiemy, kojarzy nam się zwykle ze śniegiem, Bożym Narodzeniem, prawda? Tak. Pięknym Wiedniem, prawie że sylwestrowym nastrojem, a tymczasem okazuje się, że no latem, kiedy bardzo często, jak to się mówi, miłości się rozpoczynają wielkie wakacyjne, to i będziemy mieli potęgę miłości muzyczną na scenie. Tak. 23 sierpnia na nasze ekrany wraca Andrzeju i oczywiście ze swoją orkiestrą Straussa, oczywiście z nagraniami przygotowanymi specjalnie pod ten koncert, w którym będą klasyczne walce, klasyczna muzyka, filmowa również. Nie wiem, chyba fenomen, bo z kim nie rozmawiam, to wszyscy, że fenomen polega na tym, że tam ta klasyka przeplata się z taką popkulturą, że to, co tam jest pokazane z tej takiej wyższej półki muzycznej, jest też przeplecione jakimś zagadywaniem, bo Andrzej jest niesamowitym konferansjerem. On potrafi świetnie wszystko ze sobą popleć. Prowadzący kapitalnie I potrafi wprowadzić taką atmosferę, że jesteśmy tak jakby w środku w tej imprezie, nawet siedząc na fotelu kino. Więc od 23 sierpnia, proszę Państwa, mam nadzieję, że to nie będzie jedyny pokaz, ale będzie więcej, bo tak zazwyczaj się zaczyna z nim. To jest nowe nagranie, specjalnie przygotowane na ten okres wakacyjny, więc wszyscy mówią, ja idę na ten koncert, bo ja chcę się oderwać od tej rzeczywistości. Chcę usiąść na sali kinowej, w fotelu i odpłynąć, posłuchać, wyjść napełniony optymizmem, więc tego tak, Państwu życzę. Zwłaszcza, że pamiętam kilkoro również moich znajomych. Chcę oglądać go też w wersji na żywo. Jeżdżą na te koncerty. Zresztą był przecież w Polsce. Można go oglądać w całej Europie. Jest sporo osób, które przeplatają właśnie ten filmowy seans z wybraniem się na fantastyczny koncert na żywo. Kto nie może podczas wakacji, bo już wyczerpał wakacyjny limit, to ma idealną sytuację, żeby wybrać się do kina. Proszę Państwa, no to jest coś, czym będziemy kończyć, ale my zakończymy tradycyjnie pytaniem konkursowym nasze dzisiejsze spotkanie, Pani Dyrektor. Tak.
tak bardzo proszę o podanie daty, od kiedy na ekranach kin pojawi się najnowszy koncert Under You, Potęga Miłości. Ale czy mogę coś jeszcze? Tak. Po tym pytaniu? A, no, już się domyślam, tak, co? Bo myślałem, że kobiety są cały czas na wakacjach. Ale są też w naszym kinie, na projekcie Kino Kobiet, ponieważ w tym roku na wakacje spotykamy się w każdym miesiącu. Za nami lipiec, przed nami sierpień. Proszę Państwa, 21 sierpnia Kino Kobiet, więc Opolanki koniecznie już proszę rezerwować sobie czas. Zagramy film In End With Us. O tym filmie będziemy mówić jeszcze w naszym projekcie, więc pozwolicie Państwo, że tylko zagajam, tak, że tak, Kino Kobiet z nami jest, więc jeżeli chcemy z tego gorąca uciec i w swoim własnym gronie spędzić miło czas, to proszę rezerwować czas 21 sierpnia. Drodzy Państwo, więc potąd chciałby się powiedzieć i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale przypominam, że cały czas Państwo, dlatego ten napis pokazujemy ponownie, czas na seans @czasnaopole.pl, bo cały czas czekamy na Państwa prawidłowe odpowiedzi w naszym konkursie. Dwie pierwsze honorujemy upominkami od sieci kin Helios. Dyrektor Opolskich Heliosów Joanna Domagała. Dziękuję bardzo Pani Jasiu. Dziękuję za to spotkanie lipcowe. I co, umawiamy się na sierpień? Umawiamy się na sierpień. No to będziemy się widzieć w sierpniu, a Państwa zapraszamy na nasz kolejny program wakacyjny za tydzień.